Powiedzmy, że mam jakąś liczbę całkowitą, no nie wiem, na przykład 12. No jak uczyliśmy się arytmetyki, to nauczyliśmy się rozkładać liczby na czynniki. Na przykład wtedy, jak trzeba było skrócić jakiś ułamek, no to szukaliśmy wspólnych dzielników licznika i mianownika. No to spróbujmy zapisać liczbę 12 w postaci iloczynu dwóch liczb. No mogę to zrobić na przykład tak, że to jest 2 razy 6. 2 razy 6 to jest 12. Czyli powiemy, że rozłożyłem 12 na iloczyn dwóch czynników dwójki i szóstki. Każda z tych liczb, każdy z tych czynników jest więc dzielnikiem liczby 12. No właśnie, ale wiemy, że można dalej rozkładać na czynniki. Wiemy, że szóstka też się daje rozłożyć na czynniki. No bo 6 to jest 2 razy 3. Czyli mogę napisać to tak: 2 razy 2 razy 3 i 6 to jest to samo co 2 razy 3. No i to oczywiście daje też 12, więc rozłożyłem 12 na iloczyn trzech czynników. No i te czynniki, które tutaj mam, 2 razy 2 razy 3, to już są czynniki pierwsze. Dwójka i trójka są liczbami pierwszymi, więc znalazłem tutaj rozkład na czynniki pierwsze. Może napiszę tutaj, że to są czynniki czynniki pierwsze, czyli takie już nierozkładalne. Takie, które już nie mają żadnych Innych dzielników oprócz jedynki i samego siebie. No dobrze, no to, to było takie przypomnienie, jak rozkładaliśmy na czynniki liczby. Na no to przypomnienie było po to, żeby teraz zająć się rozkładaniem na czynniki jakichś wyrażeń algebraicznych. No na przykład weźmy takie wyrażenie. 2 dodać 4x. Chciałbym teraz to zapisać w postaci iloczynu dwóch czynników. No to mogę zrobić to na przykład tak, mogę napisać, że to jest 2 razy 1 dodać 2x. No i teraz zobaczmy, że dobrze to zrobiłem. Jak to sprawdzić? No jak tutaj pom teraz pomnożę, jak, jak skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania, no to muszę pomnożyć dwójkę razy jedynkę i to będzie 2. 2 razy 2x, mnożę dwójkę przez to drugie wyrażenie, 2 razy 2x to jest 4x. Czyli rzeczywiście to wychodzi to samo. Dobrze to rozłożyłem na czynniki. No ale ja tutaj w zasadzie odgadłem, jak to ma być. I napisałem, to, a potem sprawdziłem, że się zgadza. Ale skąd wiedziałem, jak to rozłożyć na czynniki? Skąd wiedziałem, że tutaj można tę dwójkę wyciągnąć przed nawias? Czasami się to w ten sposób nazywa, że tutaj z tego wyrażenia wyciągnąłem przed nawias jakiś wspólny czynnik. No i tym wspólnym czynnikiem tutaj w tym wypadku była dwójka. No to, żeby to. Lepiej pokazać to, może zrobię jeszcze inny przykład. Powiedzmy, że mam takie wyrażenie algebraiczne. 6x dodać 30. No i tak jak powiedziałem, będę chciał wyciągnąć tutaj jakiś wspólny czynnik przed nawias. Tak na to spojrzę. No to spróbujmy każde z tych wyrażeń 6x i 30 zapisać jako iloczyn dwóch czynników, ale tak, żeby. Był pewien wspólny czynnik. No 6x to jest po prostu 6 razy x. Tutaj mam tę szóstkę. A 30 to się dzieli przez 6. I mogę 30 zapisać jako 6 razy 5. No i tutaj występuje ten wspólny czynnik. 6. Może ja go poprawię tu innym kolorem. Mam tutaj szóstkę w obu tych składnikach. No Więc teraz mogę wykonać jak gdyby operację odwrotną do wymnażania, którą tutaj wykonałem. 2 razy 1, 2 razy 2x, że to jest 2 plus 4x. Skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania nie po to, żeby wymnożyć jakieś wyrażenie w nawiasie przez liczbę przed nawiasem, tylko żeby wyciągnąć tę liczbę przed nawias. No i tą liczbą w tym wypadku będzie 6. Będę miał 6, a w nawiasie co mi zostanie? No z tego pierwszego zostanie mi x, a z tego drugiego zostanie mi 5. No i rzeczywiście, jak będę teraz to wymnażał, 6 razy x to jest. 6x. 6 razy 5 to jest 30 dodać 30. Czy rzeczywiście dostaje to samo. No dobrze, zróbmy jeszcze jakieś przykłady, żeby lepiej to sobie zapamiętać. Weźmy na przykład coś takiego. 1 druga odjąć 3 drugie x. I teraz chcę to zapisać w postaci iloczynu dwóch czynników. Zachęcam Cię do. Zatrzymania tworzenia filmu i podjęcia samodzielnej próby. No i jako podpowiedź powiem, że żeby wyciągnąć przed nawias jedną drugą. No właśnie, to jak to zrobić? No zapiszmy to w ten sposób. Wyciągnę to jedną drugą z tego pierwszego, czyli jedna druga razy jeden. Zapiszę ten pierwszy wyraz jako iloczyn jednej, drugiej i jedynki. A ten drugi wyraz, to, drugi, to drugie wyrażenie mogę zapisać jako iloczyn jednej, drugiej i czego? No, 1, 2 muszę pomnożyć przez 3x, żeby dostać 3 drugie x. Czyli mam tutaj znowu ten wspólny czynnik, którym tutaj jest tym razem 1, 2. Tak jak chciałem. Czyli mogę napisać, że to wyrażenie jest równe 1, 2. No, a co mi zostanie w nawiasie? W nawiasie zostanie mi 1 odjąć 3x. No i na zakończenie, może zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że chcę rozłożyć na czynniki takie wyrażenie. Powiedzmy, tu je napiszę, mam a razy x dodać a razy y. No to widzimy, że tutaj mam wspólny czynnik a, który występuje w obu składnikach tej sumy. Więc mogę wyciągnąć to a przed nawias i napisać, że to jest a pomnożone przez x dodać y. No i widzimy, że rzeczywiście, jeżeli teraz wykonam tutaj mnożenie, korzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania, no to a razy x to będzie to, a razy y to będzie to. Czyli wszystko, co tutaj robię, to jest właśnie korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania. W odwrotną stronę niż wcześniej to robiliśmy, bo wcześniej wykorzystywaliśmy to, żeby wymnożyć jakąś liczbę przez wyrażenie w nawiasie. A teraz robimy w odwrotną stronę, wyciągamy tę liczbę przed nawias. No, tak czy inaczej, do tego się to sprowadza, no i też do tego, żeby znaleźć wspólny czynnik. Tak jak tutaj znaleźliśmy na przykład szóstkę, tutaj znaleźliśmy jedną, drugą, a tutaj znaleźliśmy a.